że światło coś nie to, a byłam twarzowo zmysłowa, fakturą, walorem, zaletą. A choć siedziała bez ruchu, z uśmiechu różą czerwoną, choć końcem chciałam go ukłuć, a potem to choćby i skłonąć. Tak bardzo wciąż się starałam, aby się dziś mną zachwycił. Malował mój akt przez trzy noce, nic nie jadł i nie pił i nie tył. I mówił, że tak się szamocę, choć taki ma wilczy apetyt. A ja leżałam bez ruchu, z uśmiechu różą czerwoną, choć końcem chciałam. Ciało kształt i czystą mą duszę, a obraz był wciąż niegotowy, choć ja już gotowa do wzruszeń. I tak wciąż trwałam i trwałam na mękach, jękach, katuszach, tak niewzruszona jak skała, i tylko on wciąż się poruszał. A gdy spojrzałam, to chciało mi się płakać, i było mi bardzo smutno, bo widzę na płótnie pokraka. Więc mnie pocieszał trzy noce i przez trzy dni dawał nauki, bym mogła z nim miłość dociec, bo miłość ważniejsza od sztuki. Bo miłość ważniejsza od sztuki.